Najwięcej pracy zawsze ratownicy mają z dwóch powodów. Pierwsze to nadmierne spożywanie alkoholu przez pracowników, a drugie to akcje związane z zaginięciami i zaginieniami dzieci. Dlatego w tym roku postanowiliśmy rozpocząć dwie duże akcje profilaktyczne. Pierwsza akcja, Dmuchnij Sprawdź. Za pomocą tego alkomatu można wykonać szybki alkotest, który zajmuje około 30 sekund. Jest oczywiście to bezpłatne i można to zrobić w punkcie medycznym 50 metrów na zachód od obiektu MOLO. Każda osoba, która weźmie udział w tej akcji, otrzyma taki komplet opasek na rękę z napisem Dmuchnij i sprawdź. I druga akcja, praktyką lat ubiegłych. Mamy specjalne opaski, na których umieszczamy numer kontaktowy do rodzica, a opaskę umieszczamy na ręce swojej pociechy i w razie zaginięcia wiemy, z kim się kontaktować i akcja poszukiwacza jest zdecydowanie w krótszym czasie przebiega. Od początku sezonu interweniowaliśmy już kilkadziesiąt razy. Większość przypadków była jednak błaha. Najczęściej zdarzają się drobne skaleczenia i rany. Dochodzi również bardzo często do ukąszeń przez owady. U przeciętnych ludzi nie jest to groźne. Gdy jednak zaobserwujemy, że obrzęk mocno wzrasta, a osoba po ukąszeniu poczuje się źle, nie będzie mogła złapać oddechu, będzie czuła się osłabiona, należy jak najszybciej zgłosić się do punktu ratownika, ponieważ może dojść do wstrząsu anafilaktycznego u osób uczulonych na jad owadów. Często dochodzi również do omdleń na plaży. Jest to spowodowane wysoką temperaturą, mocnym słońcem i niespożywaniem odpowiedniej ilości wody. Mieliśmy również przypadek ataku padaczki, który był spowodowany najprawdopodobniej spożywaniem dużej ilości alkoholu w dużej temperaturze, czyli na mocnym słońcu. Dlatego apelujemy o niespożywanie alkoholu na plaży. Niestety doszło również w tym roku już do kilku poparzeń słonecznych. Nie były one strasznie groźne, ale dotyczyły dzieci i były bolesne. Dlatego rodziców bardzo prosimy o pilnowanie swoich pociech i o to, aby dobrze zabezpieczać je przed słońcem. Po pierwsze, dziecko powinno mieć zawsze nakrycie głowy na sobie. Po drugie, powinniśmy smarować je olejkami do opalania z filtrem. Minimum 30 i pamiętać, żeby tą czynność powtarzać co kilka godzin oraz po każdym wyjściu z wody. Oraz pilnować dzieci, aby spożywały duże ilości wody na plaży. I właściwie myślę, że z najważniejszych informacji to tyle. Dziękuję. Dzięki prowadzonej akcji profilaktycznej wśród wczasowiczów na temat bezpiecznej kąpieli, dzięki temu na chwilę obecną odnotowaliśmy z takich poważniejszych rzeczy jedno podtopienie. Większość naszych interwencji, akcji opiera się na plaży niestrzeżonej, w szczególności w takim dniu jak dzisiaj, kiedy jest wysoka fala, silne prądy wsteczne. Większość plażowiczów nie stosuje się do naszych przykazań. Wybierają najczęściej wtedy plażę niestrzeżoną. Udają się w celu zażycia tam kąpieli. Najczęściej kończy się to w ten sposób, że idą dzieci, osoby dorosłe z materacami, z kołami, z pontonami. Przeceniają swoje warunki pływackie, umiejętności. Nie potrafią wrócić do brzegu, wtedy musimy ich podejmować ze skuterów bądź z wody. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie znajdujemy się na plaży w Międzyzdrojach. Pogoda jest super, jak widać. Pięknie, słonecznie, opalone. Wszystko jest fajnie. Zachęcam w ogóle wszystkich, żeby tutaj przyjechali. I my jesteśmy ze Stargardu i chciałybyśmy wszystkich ze Stargardu pozdrowić, a w szczególności naszą rodzinę, przyjaciół i siostrę. Klaudię, naszą kochaną, która no niestety nie może z nami być, musi ciężko pracować, zarabiać, tak? No i to by było na tyle.